Zebrałem na kamerkach 8 wojskowych, aktywnych i byłych żołnierzy, uczniów szkół mundurowych czy profili wojskowych. Ale wśród nich ukryłem jednego cywila, który z wojskiem nie ma nic wspólnego. Jeśli uda mu się ukryć przez 6 rund, wygra 500 zł. Po każdej rundzie gracze zagłosują, kto ich zdaniem jest najbardziej podejrzany. Osoba, która zbierze najwięcej głosów, odpada. Pierwsze głosowanie odbędzie się teraz. Nasi gracze nie będą mieli nawet szans się przedstawić, ale będą mogli się zobaczyć. Uwaga, włączam kamerkę. To jesteście wy. Będziemy mieli minutę na przyjrzenie się, a potem będziemy głosować. O, już pokazują elementy ubioru, nice. A tu nie wszyscy w mundurach. Piątka uciekł. No, macie jeszcze 30 sekund, zastanówcie się, na kogo będziecie głosować. 3, 2, 1. Mam nadzieję, że już wiecie, na kogo będziecie głosować, bo już się teraz nie zobaczymy. Na czas głosowania wyłączyłem podgląd kamery wszystkim graczom. Każdego z nich brałem na prywatną rozmowę, tak żeby móc swobodnie porozmawiać o ich podejrzeniach. U mnie podejrzana jest 4, 5 i 7. A to dlatego, że nie mieli mundurów, tak? Długie włosy, nie mają mundurów. A, okej. Okay. Zagłosuję na 7. Ja bym zagłosował na 3. Z wyglądu za młody się wydaje. Przez chwilę miałem, że dziewczyna, nie? Ale to moje kury, przecież laski też są wojskowe. 8 siedział tak najbardziej, jak jakiś podejrzany. Ale 5 będzie głosowany. Według mnie 7 nic nie pokazał, ani żadnego ubioru, ani nic. Pewny siebie jest, mówisz? No taki właśnie zapewny siebie. 8 Jako jedyna w ogóle teraz nie wstał, nie próbował nic pokazać związanego z wojskiem. No i tak jakoś w ogóle mi takiego vibe'u wojska nie daje. Mam wyniki. Pierwsze głosowanie trochę mnie zaskoczyło. Duża przewaga jest dla osoby, która odpadnie. 5 głosów. Jest to jedna z osób bez munduru. Jest to numer 7. Słuchaj, siódemeczko, na razie cię schowam. Na końcu się jeszcze usłyszymy i zobaczymy, jaka jest prawda. Okej. Okay. Druga runda przed nami. Będziecie mogli się poznać. Każdy dostanie minutę, żeby opowiedzieć coś o sobie. Zaczynamy od gracza numer 1. Ja jestem Bedrek, mam 22 lata. Obecnie jestem byłym żołnierzem, ale no, jestem po łączy rocznej służbie, po pełnych 11 miesiącach dobrowolnej oraz kurwa, jąkam się, sorry. Nie będzie do przygotowawczej, ale to właśnie jest powód tego, że ja się jąkam, żeby nie być w wojsku, bo RWKL-ka mnie nie przepuściła dalej, ale to jeszcze jest bardziej zagłębie dalej. A, i mam kamzę i ryj, twary maskującej. 2. Jestem w klasie mundurowej, mam 17 lat, w sensie klasa mundurowa, o profilu mundurowym i po prostu tam sobie chodzimy i tak dalej w mundurach, przygotowujemy się do służby i nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć, po prostu miło mi, że tu jestem i mam nadzieję, że mnie nie wywalicie, bo jestem dziewczyną jedyną. Nie jedyną. Nie jedyną? 3 jeszcze chyba jest. Aha, to przepraszam. Dobra, to teraz 3. No to nie jesteś jedyną dziewczyną, jestem Natalia, mam 17 lat i tak samo jestem w szkole mundurowej właśnie o profilu wojskowym. Jestem już w 4 klasie, jedynie co mogę pokazać to emblemat OPW, mamy certyfikat OPW, jesteśmy pod nadzorem MONU, no i to w sumie tyle. No to 4. Ja jestem Dominik, chodzę do klasy mundurowej z rozszerzeniami MatGeo Art. No i co, co miesiąc mamy zajęcia z WOTowcami, uczymy się różnych technik, przechodzenia na przykład przez drogi, czołganie, no takie rzeczy związane w 100% z wojskiem. Właśnie teraz będę składał zgłoszenie do WOT-u, żeby dołączyć do jednostki. 5. Cześć, nazywam się Krystian, mam 22 lata. Najpierw chodziłem do liceum o profilu wojskowym przez 3 lata. Jeszcze będąc w liceum wstąpiłem już do WOT-ów. Aktualnie służę od 3 lat, leciłeś mi 4 rok. 6. To ja jestem Łukasz, mam póki co 18 lat, chodzę do 4 klasy technikum mundurowego. No i też myślę, że resztę później. Okej, jesteś tajemniczy. Pamiętajcie, że ktoś odpadnie i nie wszyscy wiedzą potem, nie? Dobra, 8. Jestem Karol, chodzę do liceum profilu wojskowym. Naszą jednostką patronacką jest 1. Warszawska Brygada Pancerna. I tyle od powiedzenia. Dobrze, też skromnie. I 9. Tu jestem Tomek, mam 29 lat. No moja przygoda z wojskiem zaczęła się tak, że chodziłem na studia. Miałem tam genialnego wykładowcę, bardzo starego wojskowego. Miałem problemy ze zdaniem u niego, więc od słowa do słowa. No i zaciągnąłem się w terytorialsach na dzień dobry. No i to był koniec tej rundy. Teraz czekało nas drugie głosowanie. Ogólnie to na samym poprzednim takie myślenie. 5 niby jest w wojskach terytorialnych, tak? Ale ma długie włosy. Z tego co mnie uczą, u wojsku na mężczyźni muszą być cięci krótko. Jest taka zasada tylko do mężczyzn, a dziewczyny mogą mieć w razie czego długie włosy, tak? Tak, ale nie dotykają munduru. Ja głosuję na 1, bo trochę tak średnio mnie przekonuje to, że został wydalony z służby przez wadę wymowy. Nie wiem, 6 chyba. Ale ma mundur, zobacz. Mundur może każdy kupić. No,
sumie to racja. To według mnie jedyneczka. Pomimo tego, że ma maskowanie i ma kamizelkę taktyczną, to maskowanie z tego, co mnie uczyli, jest nieprawidłowe. Co jest nie tak w tym maskowaniu? Czarne powinny być elementy wypukłe, czyli na przykład powinien być czarny nos, powinny być czarne uszy oraz na przykład oczodoły, ponieważ są wklęsłe i one się odznaczają, a cała reszta powinna być mieszana z zielonym, czarnym i brązowym. On ma po prostu całą twarz czarną. No, faktycznie podejrzane. Strasznie podejrzane mi się piątka wydała, tak 3 słowa do kamery, no tak średnio, no. Ej, a czy ty nie byłeś przed chwilą bez munduru? Co się stało? A założyłem mundur, bo tak stwierdziłem, że lepiej. Mam wyniki głosowania. Tym razem było bliżej, bo jest różnica jednego głosu między osobą, która odpadnie, a osobą, która była druga. 3 głosy zebrała ta osoba, która odpadnie i jest to, szczerze, ku mojemu zaskoczeniu, ale numer 5. 4, jaka ulga. Zostało 7 osób. A przed nami 3. runda. I to będzie taka runda, w której będziecie mogli trochę bardziej się wykazać, trochę bardziej podpytać. Będziecie mieli 10 minut na rozmowę. Stoper ruszył, a 6 miał pomysł, jak wkopać agenta. Dobra. Zaczął chyba od tych książeczek wojskowych, nie? Żeby tak z wierzchu pokazać. Nie wiesz, większość jest w klasie. No. Też powinny mieć. Ja Dobra. Na przykład nie mam. Dobra, to może ja mam pytanie pierwsze. Jak się robi kolumnę trójkową? Jak się skręca? Co to jest kolumna trójkowa? To ja powiem tyle, że my mamy... chodziliśmy jedynie w kolumnie dwójkowej i czwórkowej. O trójkach nie wiem. Dobra, zobaczmy dalej. Mamy szereg i odliczamy do 3. 1, 2, 3. Dwójeczka zostaje w miejscu, obraca się w prawo. Jedynka zachodzi do tyłu, trójka zachodzi do przodu. Czwórka, co o tym sądzisz? Ja bym ci to na kartce rozrysował, co ty na to? Czy nie, czy mi to chodzi o to, czy mówię prawdę, czy nie? Według mnie powiedziała dobrze. Ja mam w sumie takie pytanie. Jakie są korpusy stopni wojskowych lądowych? No to szeregowy, stary szeregowy, stary szeregowy, specjalista, kapral, starszy kapral, plutonowy. Czas leciał, a nasi gracze nie zbliżali się do decyzji, kogo powinni wyrzucić po tej rundzie. Ale wtedy 6 wytoczył pytanie, które miało dużo zmienić. Ja bym zadał może pytanie o patronów szkoły, bo o patronów jednostki. Jak mam być szczery, to nie pamiętam, ale byłem tam dokładnie od 2 października do 2 września tamtego roku. I wtedy 2 zaczęła trochę kręcić. Klasy mundurowe u mnie w szkole są jakby... Dobra, nie wiem, jak to określić, ale powiedzmy, że opiekuje się nami 4. pułk przeciwlotniczy w Czerwieńsku. Nie pamiętam jakby patronata, ale oni jakby się nami tak... Dobra, nie wiem, jak to powiedzieć. To zawahanie wzbudziło w pozostałych graczach dużo wątpliwości. Ale dobra, zobaczmy, czy reszta będzie w stanie odpowiedzieć. Moja szkoła jest pod patronatem generała Władysława Andersa i my jako szkoła OPW jesteśmy pod nadzorem 34. Dywizjonu Rakietowy. 34. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej w Bytomiu. No to chodzę do szkoły ponadpodstawowej, ZS nr 1 imienia generała Władysława Sikorskiego. Jesteśmy pod przewodnictwem botowców z tam coś tam lekkiej piechoty w Nisku, nie wiem dokładnie. Nie, tam jest też 16. Batalion Saperów. To się zgadza, bo ja jestem saperem, więc to się zgadza. Czemu te wszystkie nazwy są takie trudne? Co tu się dzieje? No to jest wąsko chodo, ty tego nigdy kurwa nie Dobra, lecimy dalej, 6. No tam wszystko pisuje, coś kurde, coś tam rękoma macha. Szybki Google, no tak. No to mój patronat to jest 8. pułk strzelców konnych. Tak, gdyby to już nie wiedział, są konie w wojsku, prawda? Są konie w wojsku, prawda, 9? No, moim tym to jest 18. brygada stołeczna z obrony terytorialnej w Warszawie. A jeszcze chyba 8 pominęliśmy. A już warszawska brygada, pan Cerna imienia Tadeusza Kościuszki. Jak się okazuje, większość graczy zająknęła się przy podawaniu nazwy swojej szkoły czy jednostki. Może to przypadek, ale dobra, wracajmy do graczy, bo od kolejnego głosowania dzieli ich tylko minuta. A mam pytanie, a wiesz, tak tylko lekko wstań ogólnie? Okej, dobra. Ty mówisz, że się uczysz w szkole, tak? O. No to gdzie masz, kurde, tą całą naszywkę? Już mogę ci pokazać, mam wszystko zdjęte, no, żeby tak wiesz. Spoko, spoko. A 4, 2 też będziesz pokazać? Naszywki? No. A bo podobno wiecie, wiecie. Dobra, okej. No mi mundur akurat zabrali, no jak jeszcze się rozliczałem, nie? No wszystko mi sobie zabrali, prócz skarpetek, majtek, a kauzę mam prywatną, nie? Ktoś coś ma jeszcze? Może ktoś komuś coś śmierdzi, ktoś chce rzucić jakieś oskarżenie? Ja, powiem tak. Bardzo mi 2 podpadła, bo nie wie, do jakiej szkoły chodzi. Ja się wytłumaczę. Chodzę do zwykłej jakby szkoły ponadpodstawowej i tam macie klasy biochem i tak dalej. Tak, tylko jest. Moja klasa jest o profilu mundurowym. I tak to jest na moje wytłumaczenie, bo ja chodząc do tej szkoły nie wiem, czy jego imienia jest ta szkoła, ale wiem, pod kogo jakby to nami jakby zarządza jako mundurówkami. 3, 2, 1. To jest czasu. No dobra, zobaczmy, kto w tej rundzie wydał się graczom najbardziej podejrzany. Dla mnie ogólnie 8 najmniej po prostu wygląda na takiego żołnierza. Reszta po prostu wygląda, co nie? 4 sprawdziłem.
Na razie wydaje się ok, natomiast po tych pytaniach wydaje mi się, że coś jest nie tak z jedynką. Jest zbyt taki nerwowy, porywczy, szybki jak na sapera. Saper powinien być raczej taki ostrożny. Powiem tak, przynajmniej u mnie w szkole jest patronat bardzo przypominany. Patronata nie znać, to myślę takie trochę sus. Dwa razy w poprzedniej rundzie i w tej rundzie zapisała sobie, że szóstka jest sus. Nie pamiętam czemu, ale dwa razy sobie to zapisała. To nie może być przypadek. Ja nadal jestem zdania, że jedynka tu nie powinna być. Jedynka strasznie dużo mówi i jakby próbuje nas utrzymać w tym przekonaniu, że ona należy do wojska, ale strasznie dużo mówi. Jakby właśnie był zestresowany, że przez to, że nie będzie nic mówić, pomyślimy, że nie jest związany z wojskiem. Mam głosy. Znowu było blisko, znowu to jest kwestia jednego głosu dosłownie. Trzy głosy zebrała osoba, która odpadnie. Jest to numer... 2. Niestety, chyba to zająknięcie o szkole wjechało. No, niestety. No dobra, a przed nami runda numer 4. Będzie to runda sponsorowana przez World of Warships i będzie miała duży wpływ na to, co się wydarzy w następnym głosowaniu. Na sam start, czy ktoś z was siedzi w marynarce wojennej? Interesuje się tym tematem? Nope. Idealnie, bo będziemy o tym rozmawiać. Każdy z was dostanie ode mnie jedno pytanie związane z marynarką wojenną. Jeśli odpowiecie poprawnie, będziecie wyłączeni z kolejnego głosowania. Także nie będziecie mogli odpaść. Pytania w tej rundzie będą inspirowane World of Warships. To jest darmowa gra online, w której walczycie w bitwach morskich z innymi graczami. Zobaczmy, czy któryś z naszych wojskowych zdobędzie dzięki niej immunitet. Jak nazywa się pocisk podwodny służący do uszkadzania jednostek przeciwnika poniżej poziomu linii wodnej? Miałem to! Czekaj. Nie, sobie nie przypomnę. Jest to torpeda. Z ciekawostek, torpedy są też potężną bronią w World of Warships. Co prawda są wolne i łatwo je wymanewrować, ale jak już nich dostaniecie, to... Dobra, no to słuchaj, niestety nie masz immunitetu, ale trójka może go zdobyć. Kiedy usłyszymy taki komunikat. Torpedy od bakburty! Torpedy od bakburty! Do której strony okrętu zbliżają się torpedy? Do tylnej. Niestety nie jest to dobra odpowiedź. Bakburta, jak patrzymy na wprost, to jest tak jakby lewa strona. Także też nie masz immunitetu. Słuchajcie, na całe szczęście, żeby grać w World of Warships, nie musicie wiedzieć, gdzie jest bakburta. Ja na przykład do wczoraj nie wiedziałem. Sterujecie swoim statkiem psadem, a strzelacie myszką. Nie musicie być morskimi wyjadaczami, żeby dobrze się bawić. A poza tym, jedna, dwie gierki i już ogarniecie podstawowe słownictwo. Dobra, zobaczmy, że czwóreczka coś wie o marynarce. Oj, ciężko będzie. Mila morska jest jednostką odległości stosowaną w nawigacji morskiej oraz lotnictwie. Ile metrów ma jedna mila morska? O Jezu. O 10 metrów się możesz pomylić. Kilometr 760? Na blisko. Dziewiątka kręci głową, bo by wiedział. Chyba tak? Okej. Okay. 1852 metry. Bez kitu. Blisko było, blisko, no. W World of Warships możecie grać aż 650 historycznymi statkami. Są podzielone na 5 klas. Niszczyciele, krążowniki, pancerniki, lotniskowce, a także okręty podwodne. A teraz o te klasy zapytamy naszych graczy. Jaki rodzaj jednostki widzimy teraz na ekranie? To mi się zdaje, że będzie niszczyciel. Niestety nie, to jest łódź podwodna. Trochę ząg, bo jest nad wodą. Kolejny błąd. Jeszcze 8 i 9 będą mieli szansę na immunitet. World of Warships możesz grać samemu, przeciwko graczom online, jak i ze znajomymi. Możecie razem planować przebiegłe strategie i zaskakiwać wrogów niecodziennymi zagraniami. Do tego mapy wyglądają pięknie, a swoje statki możecie dekorować wedle uznania. Nawet tak. Ale dobra, czas na pytanie dla 8. Jaki rodzaj jednostki widzisz na ekranie? Lotniskowiec. Tak jest! To jest lotniskowiec! O. Czyli masz immunitet, proszę państwa, na 8 nie głosujemy. Słuchajcie, World of Warships jest darmowe, dlatego z kodem Warships na start dostaniecie super bonusy, 7 dni premium, wybrany okręt 4 poziomu, czy przydatne w grze waluty. Tylko uwaga, kod jest tylko dla nowych graczy. A teraz przed nami ostatnie pytanie. Jak nazywają się urządzenia do wykrywania i określania położenia obiektów znajdujących się pod wodą, wykorzystujące fale dźwiękowe i ultradźwiękowe? Echoradar? W sumie jest to sonar, ale zaraz wygoogluję, czy echoradar to nie jest to samo. To jest to samo akurat. Wy się bardziej znacie. Dobra, 9 też ma immunitet. Gratulacje. Mamy to. 2 osoby dostały immunitet. A wy klikajcie w link w opisie i pobierajcie World of Warships. Dzięki. Teraz będziecie mieli jeszcze 5 minut, żeby przedyskutować jakieś zaległe kwestie, a potem będziemy głosować. Pamiętajcie, że 8 i 9 nie mogą w tej rundzie odpaść. Dobra, no to na bank na 8 i 9 czasu to nie marnujemy. Sorki panowie. Może powiedzcie na szybko na taką najgrubszą akcję, którą mieliście wojsko. Ja w sumie akcji żadnej grubej nie miałem. Jedyne co takich, no jakieś wiadomo, bójki zawsze się zdarzały. Takiego grubszego nic to chyba nie było. Okej, czwórka. My mieliśmy taki chrzest wstępując do tej klasy mundurowej i mieliśmy powiedziane, że idziemy się przejść na grzyby czy coś. No i pomyśleliśmy, wchodzimy do lasu, a tam okazuje się, że jednego z nas nie ma. Potem musieliśmy go szukać. Kolumny dwójkowe, czwórkowe, trójkowe, formowanie, chodzenie szachownicą, granaty wybuchały obok nas, petardy, czołganie. Wszystko dosłownie mieliśmy taki zapierdziel przez cały dzień. A tu mam zdjęcie akurat z tego dla udowodnienia. Ale się przygotował, nice. W sumie to moja taka, to nie jest może gruba jakaś akcja, ale najbardziej, która mi zapadła w pamięć. Byliśmy na poligonie w Kuźnicy chyba. Wpaliśmy w domkach
Krakińskowych, była Zielona Noc. To dla beki wzięliśmy, zabraliśmy kałachy znajomym i schowaliśmy im pod łóżka, żeby nie mogli ich znaleźć i się zesrali, że im ukradli. I by mieli przesrane przez to. No, ale troszeczkę nam to nie wyszło, ponieważ nie ogarniali, że to żart. Poszli do instruktorów, powiedzieliśmy, że im schowaliśmy i jakoś tak ucichło. Macie jeszcze 1,5 minuty. Co tam, co tam za jakie puchary masz z tyłu? To są twoje puchary? Tak, to są moje puchary. No. Trenuję karate dodatkowo i to są z karate wszystko puchary. A, czyli nic związanego z wojskiem. Ja mam pytanie, jak się zwracacie do swoich dowódców, gdy macie pytanie jakieś? Panie, stopień, kadet, nazwisko z zapytaniem. Czwórka. Panie kapralu, kadet z zapytaniem, jeśli chce poinformować, no to z poinformowaniem. No i tak na początku oddajemy honor, no nie? Zależy, czy mamy na berecie orzełka, czy jesteśmy w tym, w nakryciu głowy. Dobra, szóstka, dawaj, no bo czas. Panie, stopień, i już od razu pytanie, u mnie nie ma tam żadnych, wiadomo, jeszcze oddanie honoru, nie, ale... A która ta klasa? Czwarta. Proszę państwa, jesteśmy po czasie, a teraz będziemy głosować. Pamiętajmy, że 8 i 9 w tym głosowaniu odpaść nie mogą. Utrzymuję się dalej. 1 jest bardzo dobrze przygotowane, natomiast dalej mi to nie daje spokoju, że ten saper jest taki nabuzowany. Myślę, że on za bardzo chce przyjąć inicjatywę, żeby zrzucić ze siebie oskarżenia. I to mi tak troszeczkę nie pasuje. 8 i 6. Ale 8 nie mogę, to ja walę 6, nie? Spoko. Jak już tam jesteś na jakimś szczeblu już wojsku, to do dowódców możesz mówić na ty, nie? Ale on kurwa w szkole jest. Głosuję na 6. Nie podoba mi się ta regułka, którą powiedział, jak się wchodzi do pomieszczeń i chcesz się zapytać o coś przełożonego. Zebrałem wszystkie głosy, zobaczmy, z kim pożegnamy się w tej rundzie. Powiem wam od razu, że znowu 3 głosami zostanie wygłosowana osoba, która teraz odpadnie, ale było blisko remisu. Osoba, która ma 3 głosy i z którą się pożegnamy, to jest numer 6. Dzięki za gierkę. Ej, nie wiem jak wy, ale ja czuję taką ulgę, nie? Od teraz po każdym głosowaniu nasi gracze będą mogli zakończyć grę i podzielić 500 zł między siebie. Ale jeśli cywil nadal będzie w ich gronie, to on z buta wygrywa, a reszta odchodzi z niczym. Także pytanie do was, czy gramy dalej? Ja chcę jeszcze grać. Uważam, że 8 dalej jest i mam powody. Ja nie zapytam, ale też mam jeszcze jedną tą osobę, którą chciałbym zapytać. Ja też chcę grać dalej. Gramy dalej. Dobra, no to słuchajcie, to jest przedostatnia runda, także dam wam więcej czasu, dostaniecie 15 minut. Wypytajcie te osoby, które są dla was podejrzane, bo jeszcze 2 osoby max możecie wyrzucić. Ja mam takie pytanie, czy mógłbyś przypomnieć patrona? Pierwsza warszawska brygada pancerna imienia Tadeusza Kościuszki. A ja to oczka idą z drugiej strony, tak patrzysz, kurde. Co? Przepraszam, chodo. Nasi gracze podejrzewali, że 8 czyta swoje odpowiedzi z kartki czy monitora. 9 chciał go dobić swoim kolejnym pytaniem. Kodeks honorowy żołnierza. O, cholera. Topa. Ale nie tylko 8 miał problemy z odpowiedzią. Ja kurde, 50 raz szczerze, bo już o tym słyszę. Ale mogę na dowód tego, że ja boję, że jeżeli powiedziesz początek, chociaż, bo te strogie nie pamiętam, prawo ulecia broni. No, to spoko. Ale to może później, co? W sensie, ja... ten, nie? Gra na czas, 1. Nie chcę powiedzieć od razu. Teraz tak zapytam. Na jakie są służby w batalionach? 9, ja pewnie wiem, że ty wiesz. Dla mnie ty od początku jesteś clear. Pytanie, czy wy w ogóle coś wiecie? 3, 4 i 8. Nie wiem, jak reszta z szkół mundurowych, ale u nas się tego nie uczy po prostu. A, nie uczy, okej. Okay. Nasi gracze zaczęli rzucać pytaniami w konkretnych podejrzanych. Zanie do 1, czemu masz takie umaskowanie? Czemu jesteś cały na czarno? Żeby potem mnie co zmywać. Raz, jak ja byłem na dobówce, to ja potem zmywałem to z godzinę. Miło mi bardziej o to, że cała czarna twarz to nie jest jakby maskowanie poprawnie. Ja wiem, bo jeszcze tutaj powinien mieć i jeszcze powinien mieć kominiarkę, to jeszcze ręce powinien mieć dotąd. No ja to wiem, ale kurde, nie będziesz przez cały na haczyk maskował. Do 8 mam pytanie. Jaki jest kolor beretu żołnierza zawodowego? Zielony. Dobrze, a jak umiejscowiony jest orzełek na berecie botowca? Nie jest tak samo jak do regularnego żołnierza? Nie. To nie odpowiem na to pytanie, nie. A jak masz na berecie batalionówkę, nie? To ona jest z prawej strony orzełka czy z lewej strony orzełka? 8. Lewej. Zostawię to dla siebie. Kto wie, ten wie. Nie chcesz ich podzielić z drużyną? Ale oni wiedzą, ja widzę po nich, oni wiedzą. Chciałbym się spytać o no takie podstawowe umundurowanie i wyposażenie najniższego stopnia. Szeregowego. Kiedyś były berile, zostały one zmienione na groty, z tego względu, że grot jest dostosowany dla osób praworęcznych i leworęcznych. Umundurowanie żołnierza, czyli buty wojskowe, potem spodnie. W spodniach w lewej kieszeni mamy beret. Nie wiem, co dodać. Nic dodać, nic ująć, wszystko każdy powiedział, rozumiem. Najwięcej podejrzeń na tym etapie padło na 8. No, 8 już nie ma co dobijać, nie? Do tego stopnia, że chłopak nawet nie chciał się bronić. Nie mam za bardzo co powiedzieć. Chyba już...
zadecydowany jest mi los. Słuchaj, no jeszcze są 4 minuty, jeszcze możesz to ugrać, no. Żeby nie było sobie, no offense, nie? No offense, ale wiesz co, gra warta kasy, nie? No właśnie. A, to ja jeszcze może dobiję ósmeczkę i mi rodzaje sił zbrojnych. Wojsko lądowe, marynarka wojenna, WOT, siły specjalne, siły powietrzne i dochodzi do tego walka w cyberprzestrzeni. Ty, no coś tam wie. Tak, weź WOT, skrót po prostu. Rozwiń no. Wojsko obrony terytorialnych. A podaj mi stopnie od podpułkownika w górę. Podpułkownik, pułkownik, major, generał broni, brygady, dywizji i generał. I na samej górze jest marszałek Polski. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Powiedzcie mi może, jakie są zarobki mniej więcej, tak? Powiedzmy od samego dołu. O, przed podwyżkami, no to ja miałem 5. Dokładnie to miałem 4650 zł, plus tam jeszcze dodatki i żywienie, i higiena, i coś tam jeszcze miałem, nie? A teraz od marca, z tego co wiem, poszła podwyżka 25%. A w szkole płacą? Nie. No płacą. Niestety nie. To powinni płacić. Uwaga, proszę państwa, czas właśnie minął. To już koniec rozmowy na teraz. Teraz będziemy głosować. Zobaczmy, czy podejrzenia graczy przełożą się na wyniki głosowania. Tak, coś czuję, że chyba będzie jednogłośno teraz, więc... Tutaj tą ósemkę dojechali konkretnie i chłopak naprawdę mocno się wywalił. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu stres, bo wszyscy na niego siedli. Ciekawi mnie jeszcze jedna osoba, trójeczka. Zaryzykowałbym tą trójkę. No to kurwa ósemka jest, to ja pierdolę, no. Tak go zrolowaliśmy teraz w tym momencie, kurde, że no on się już sam gubił w swoich słowach, nie? Chyba na jedynkę. Taki strzał randomowy, bo chyba i tak ja odpadnę teraz, definitywnie. Dobra, słuchajcie, mam wyniki. Znowu 3 głosami. Zdecydowaliście, kto odpadnie. Mimo zawahania ze strony 9, pozostali gracze zagłosowali na 8. Musieliśmy się z nim pożegnać. Stały 4 osoby, przed nami potencjalnie jeszcze jedna runda. Pytanie, czy w ogóle ich chcecie? Czy uważacie, że już wygłosowaliście agenta? Moje zdanie, już tutaj nie ma nic. No trójka się no wybroniła w sobie. Czwórka, szczerze, bo jest u mnie taki sas z początku, kurde, ale się wybroniłeś. A 9 od początku dla mnie był, kurde, już po wyglądzie, już ja uznałem, że on jest czysty, nie? Trójka, czwórka, 9, wy chcecie grać, czy chcecie kończyć? Nie wiem, no. Bo to już ciężko jest to wybrać, ciężko. Słuchajcie, pamiętajcie, że jeżeli agent zostanie finalnie w waszym gronie, to nic nie wygrywacie, tak? Brawo, brawo. Że to jest ważna decyzja. Ale... była mocno taka wystrzelona, że tak powiem, więc... Nie, po prostu gubiła się w tym, co mówiła. Myślicie, że to po prostu był ósemka, tak? Ósemka był agentem i teraz jesteście bezpieczni. I moim zdaniem on bardzo się w chuj długo zachował. No dobra, to słuchajcie, musimy podjąć finalną decyzję. Ręka do góry, kto chce zakończyć rozgrywkę. Nie? Wszyscy, tak? Dobra. Gracze zdecydowali, że nie chcą finalnej rundy, także zaraz poznamy prawdę o wszystkich. Będziemy po kolei odsłaniać każdą z osób, które odpadały wcześniej. Zacznijmy od 7, która odpadła tylko po wyglądzie. Cześć, 7. Ty, no w mundur teraz się ubrałeś, co tu się stało? Nie mogę ci wcześniej? Nie, no, zapomniałem po prostu wcześniej, dałeś go. To 7, możesz powiedzieć, jaka jest prawda. Prawda jest taka, że jestem żołnierzem WOT, więc tutaj akurat z tym nie trafiliście. Chcę, może było ubrać, a nie. No dobra, to słuchajcie, 7 jest czysty. Cześć, 5, też możesz nam zdradzić. Jestem żołnierzem WOT, 14. Zachodnia Pomorska Brygada. Zgadza się, proszę państwa. Teraz czas na 2. Mówiłam prawdę, faktycznie jestem w mundurowce. Zobaczmy 6. To jak tam, czy to prawdziwy mundur? Tak, chodzę do technikum mundurowego. Została jeszcze 8. To jest wasz potencjalnie najbardziej podejrzany, ale pamiętajcie, że jeżeli on nie był agentem, to w gronie 1, 3, 4, 9 kryje się agent i to on zgarnia całą sumę. No to jestem w liceum wojskowym. Czyli ktoś z grona 1, 3, 4, 9 jest agentem, nie ma nic wspólnego z wojskiem. A jedynka, nie? O, jedynka. Myślę, że najlepiej będzie, jak agent ujawni się, niech podniesie rękę. Przepraszam. Jest to 9, proszę państwa. Serio? Dosłownie zebrał jeden głos przez całą grę. Mogę ja cię wytłumaczyć. Gram po SG, cała moja ekipa, wszyscy byli po wojsku. Nie mieliście szans. Wygrywasz 500. Gratulacje. Ograne perfekcyjnie, no. Proszę państwa, agent wygrał. Dajcie znać w komentarzach, czy wy go wyczuliście. A tutaj jest cała playlista z filmami w tym stylu. Kliknijcie.